Gdzie zima, lekko nie ma, zrobimy ujęcie. Jakie ciężkie gazownika jest zajęcie, gdy korozja w kotle się znajduje i się z nim tutaj. Kochaj czule, po prostu trzeba dokonać konserwacji, wymiany pewnych zużytych elementów. Stara konstrukcja, ale niezawodna, piękna, swobodna. Grawitacja i odprowadzenie spalin, atmosferyczny kocioł stojący. Różne rzeczy już widzący. Tak to wszystko wygląda po zdjęciu przerywacza ciągu. Przerywacz wszystko nagrywasz, kurde? I to jest wrzucasz film edukacyjny później dla Forum Gazowników Polskich, bo jest taki forum. Aha. I gazownicy polscy oglądają starsze i nowsze konstrukcje. Aha. Tu mamy właśnie taki polski, porządny kocioł gazowy, który służy dzielnie. I po prostu służy dzielnie, żeby go jeszcze przeczyścić, jeszcze może posłuży. Technika była wtedy tak zrobiona, tu są takie blachy zawirowujące spaliny, szczotkę trzeba wsunąć, usunąć rdze, rudomery wysłać do cholery. Takie są właśnie po prostu, tak, wymiennik ciepła mamy tutaj. I tak wygląda wymiennik ciepła, płomieńcówkowy, stosowany w lokomotywach, parowozach, innych przędowozach i kotłach gazowych, tak tutaj. Jeszcze stary zawór gazowy. Trzeba wcisnąć ten magiczny przycisk czerwony. Odpalić świeczkę, która podgrzeje termoparę zasilającą ten elektrowód. Jest taki magiczny termostat. I on steruje tymi podciśnieniowymi przewodami palnikiem, który odpalił. Teraz zgasło. Zwiększymy dodaną temperaturę. Znaczy wiesz co, jest tak, że jak dasz...